No to ziemy dalej z tym koksem. Na zimną równinę. A czemu ona jest zimna? Kapliczka napełnienia, na razie nie chcemy z tego korzystać. Nasza postać jakoś nie jest ubrana, jeżeli chodzi o osłonę tutaj przed zimnem. Wręcz przeciwnie. Brała się jak na zjazd gotów. Dostałem poziom, tak? W sumie może ten poziom już teraz wykorzystać, ponieważ to mi na bieżąco po prostu poprawia tutaj tą broń. Jak widać, te potwory mają nikłe szanse ze mną. Ale spokojnie, oni się staną wkrótce silniejsi i zresztą... gdy będę tą krwawą orlicę zabijał, tutaj jest napisane, nie? No to już ona będzie po prostu taką postacią lepszą. W ogóle to ja nie wiem, czy się nie trzymałem ścieżki, ponieważ w tej grze akurat jest tak, że te pierwsze lokacje prowadzone są po prostu za rączkę. Powinniśmy iść ścieżką. Nawet ścieżkę tutaj jakoś namierzyłem, możemy nią dalej kroczyć. Czy to będzie cmentarz? Bo to będzie, to się rozwidla, tak, to jeszcze nie jest to, co ja, gdzie ja chcę iść. To się rozwidla na dwie lokacje, albo możemy iść na cmentarz, który jest jakby taką lokacją zamkniętą, albo właśnie na to kamienne pole, które prowadzi nas dalej. Ale wszystko po kolei powinniśmy wykonywać, za bardzo się nie pchać do przodu, bo jak zdechniemy, to będzie pozamiatane. Asasyna zawodowiec niestety muszę skinąć tylko raz. Leon zawodowiec. Tak jest. Też był asasynem. Jakby nie patrzeć. Zabójcą. Zabijał. O proszę bardzo, jaka ładna zbroja. Oj, no. Drogie panie. Wszystkie naraz? Useless bullshit. No wszystkie są na strzały, jak widać, nie? Ale to właśnie dzięki temu, że ta asasyna po prostu ma takie skille fajne. To jest chyba jedyna postać, która mi tak wyszła, że kiedyś tam, nie? Jak grałem, że po prostu mordowała wszystkich jak leci. Co prawda daleko nią nie zaszłem też, oczywiście. Że do Hela chyba nawet nią nie doszedłem. Ale tam, gdzie doszedłem, to po prostu miażdżyła cały czas, bez przerwy. Taki szary przedmiot. Albo jest eteryczny, albo ma miejsce na klejnot. A klejnot po prostu daje jakieś dodatkowe takie funkcje. O właśnie, mamy taki klejnot teraz. Weźmiemy go sobie. O! I mieliśmy, proszę bardzo, przykład potwora, który był, a nie był w danym miejscu, nie? Atakowałem go i on nie ginął, a później nagle się teleportował. Jest szarfa, to jest taki pas i dzięki temu pasowi możemy włożyć więcej butelek tutaj. Na razie przydadzą się tylko wyłącznie butelki z życiem, tych butelek z maną mogę sobie na razie darować, nie? Chociaż... te lekkie sobie będę przechowywał, bo one się mogą zawsze przydać. Ta lokacja to jest taka całkowicie opcjonalna lokacja, gdzie nie ma żadnego questa, można jakieś tam skarby poznajdować, ale generalnie jest to jedna wielka strata czasu. Gdzieś pominąłem ten cmentarz. Ano, pominąłem, on jest tutaj. Nie wiem, dlaczego z tamtego miejsca odszedłem. Jeszcze parę potworów zabiję i będę miał kolejny poziom, nie? Ale chyba nie tutaj, chyba tutaj dopiero. Yeah! To jest taki potwór, który musi być w każdej grze fantazy. Będę widzieć szkielet. Chociaż tutaj szkielety akurat wyglądają jakoś tak dziwnie. Jakieś takie pozbijane są, nie wiem, takie pleksy bardziej. I każdy musi mieć strzały wbite w tarczę oczywiście. Też szkielety z Diablo 1 bardziej mi się podobały. I tutaj będzie zaraz taki większy boss. Już do mnie strzela nawet. I coś powie. Powie. Moja armia cię zniszczy. Tak jest. Polskie tłumaczenie jest po prostu piękne.
Ona ma dosyć dużo energii, chociaż jak widać, nawet sobie z nią radzę. Oczywiście te zombiaki, które są wskrzeszone przez nią, nie dają mi punktu doświadczenia, ani nie są w stanie opuścić żadnych przedmiotów, więc nie ma sensu ich zabijać. Co nie zmienia faktu, że wypadałoby chociaż się jakoś do niej dostać, nie? Bo za bardzo nie ma jak. Jak ją zabijemy, to zginą te wszystkie potwory dookoła. Come on. No jak tu łuczniczka musi oczywiście uciekać. Robić tak zwany kiting. Chodź tu, no. No jeszcze raz poproszę, jeszcze jednego strzała. No kurde. No. Jestem przeciążona. Jesteś w ciąży. Jak się mogę odciążyć? Gdy coś zabije, już się nie podnosi. O kurde, jaki tekst. Yes. Okej. No to wczesujemy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. I tu i cztery. Kutar, jest. Kutar. Dawaj mi ten kutar. Tylko też go nie mam gdzie wcisnąć, nie? I nie zrobię na niego miejsca. Znaczy, może tak zrobię, o. Może tych noży nie ma gdzie wcisnąć, a one też chciałbym mi sprzedać, zanieść do miasta i opchnąć, nie? Ale ten kutar, come on. Może tak zrobimy. Bardzo duża szybkość ataku, ponieważ jak to zabójczynie może ona trzymać dwie bronie naraz, a la Akimbo. Dobra, ten kaptur może tutaj sobie leżeć, ja zaraz po niego wrócę. F8. Tam portal zawsze pod F8 powinien być. I teraz proszę bardzo. Nie mogę wprost uwierzyć, że udało ci się pokonać krwawą orlicę. Już tyle razy nie mogłeś uwierzyć w moim życiu, że po prostu jest to ilość niezliczona. I po to chomikowałem te przedmioty, albowiem można teraz naszą popleczniczkę wyposażyć. Znowu mi się Amplisa trafia, ciekawe czy zawsze to jest Amplisa. Zobaczymy co ona będzie umiała. Tak? Najlepsza jest oczywiście taka popleczniczka, która ma mrożoną strzałę. Ponieważ jak łatwo się domyślić, ona będzie spowalniać potwory. Teraz możemy tę zbroję powoli identyfikować. Obrażenia od magii zmniejszone o 1. To. Czas działania trucizny zmniejszone 25%. Tego nie chcę na pewno. Ty za to chyba dostaniesz to, tak jest? Dzięki. Jeszcze te noże mógłbym, chociaż i tak nie będę ich używał, więc mogę je od razu sprzedać niezidentyfikowane. I kupimy sobie książkę, to jest bardzo ważny towar. Książka miejskiego portalu, a miejski portal to jest bardzo ważna rzecz. No jestem pewien, że tutaj wszyscy znają tą grę, więc chyba nie muszę wyjaśniać, na czym polegają te reguły, ale jakby ktoś nie znał, no to jednak warto coś tam powiedzieć na ten temat, nie? Na jej temat. Tą maczugę też od razu sprzedam, bo nie będę tego używał nawet. Hej, nazywam się Chelsea i pracuję w kuźni. Dobrze, że odwiedzają nas poszukiwacze przygód. Miłego dnia. Oh. Jeszcze jakiś łuk by się przydał tej pani kupić. Niestety miałem łuk, ale sprzedałem, nie? Bardzo duża szybkość ataku. Niestety nie stać mnie na taki łuk, ale na takim jest stać. Tak więc dostaniesz. Dzięki. Dzięki. Teraz jestem niczym Edward Nożycoręki. W obu rękach mam nóż. Dzięki. Myślisz, pikulec, nie? O te krótkie laski by się przydaje zbierać, ponieważ one dodają tutaj, jak widać, powiększają umiejętności, a wszystkie przedmioty, które powiększają umiejętności, są warte w sklepie pewną kwotę. Można w sumie by iść tutaj, ja zawsze odwiedzę przynajmniej jedno z tych takich miejsc. O, różka, właśnie. Są dwa takie obok. Wielki talizman, to też jest
może pomocny być. Tu jak zabijam tego kolesia, to jest napisane, że to jest sługa, a to znaczy, że on po prostu jest jakby podpięty pod tego swojego dowódcę, tego zielonego tutaj szkieletora. I on przyjmuje po nim pewne cechy, że niby jest trochę silniejszy, ale oczywiście nie tak silny jak ten boss jakby, nie? Kaptur. Dobrze, kaptur będzie dla tej pulaski naszej, nie? Dzięki. To teraz wywalę. No tutaj generalnie będzie taki skarb dosyć lipny, bo mało pieniędzy i będą bossowie do pozabijania, czyli punkty doświadczenia, które są chyba bardziej istotne. O jest, o jest. Podłożyli pułapkę pod beczkę, no nie. To była beczka terrorysty. Raczej nie sądzę, żeby te buty były lepsze od tych, co mam teraz. Obrażenia od kopnięcia. A, czyli one dodają jeszcze tutaj bonus za zabójczyni naszej. Nigdy wcześniej nie zwróciłem na to uwagi. Chyba. Teraz trup wyszedł ze skrzyni, tak? Ciekawe. Głodny trup. No to już się nie naje, niestety. Z beczki też wychodzą trupy. Ciężkie szkielety, ale nie wiem. W tym przypadku było to zombie. To skarb będzie w tym miejscu. Wiecznie płonący pentagram. Niczym gorący krzew. Te zombie są takie zmęczone. On tak mówi. Tak mi się nie chce. O, pierścień. Potrzebny mi ten magiczny pierścień. Będę go nosił z dumą. Nie uniosę już nic więcej. Uniesiesz. Trzeba cię trochę tutaj odciążyć. Puklesz. Mikstura leczenia to wezmę, bo to jest zdrowe. Nawet zamiast tej mikstury many. Nie, zamiast tej mniejszej mikstury leczenia, bo ona jest głupia. I leczy słabo. W sumie mógłbym się jeszcze raz wrócić do miasta, posprzedawać te wszystkie śmieci, które mam. I tak nawet zrobię. F8 miało być? Co jest? Czemu się odbindowało? Aha, bo to F8 było podpięte pod Town Portal w zwoju, ponieważ według tej gry to, co jest w zwoju i to, co jest w księdze, to są dwa różne czary, nie? Witaj w imieniu zakonu. Zakon... Plus 19% dodatkowe złoto od potworów. Słabe, biorąc pod uwagę, że na razie znajdujemy złota w sztukach 4, 8 i tak dalej, czyli tak naprawdę to nie da mi nic. Przedmiot eteryczny nie może być naprawiony niestety, ale przedmioty eteryczne są zazwyczaj drogie, to się w ogóle nie opłacało. Identyfikowanie tego gówna. To też podejrzewam, nie będzie się pylić. O, to ma dużą wartość. Na takie wszystkie rzeczy, które po prostu identyfikacja jest do nich, nie będę ich używał, to nawet nie będę ich identyfikował na tym etapie, bo to więcej kosztuje niż daje pożytku. Odporność na błyskawice 5%. Dobra rzecz. Myślę, że można jeszcze tutaj zainwestować w jakieś ciuchy lepsze. Przy okazji. Na początku ze sklepy się do czegoś przydają, jakby nie patrzeć, nie? Plus 2 do maksymalnych obrażeń, niestety nie mogę tego użyć. Plus 1 do maksymalnych obrażeń. A gdzie jest ten brylant, który tam upadł i nie wziąłem go? Czy go mam tutaj? A mam. Dobra, spoko.
myślałem, że nie mam. Jeszcze raz poproszę, zobaczmy co ty masz. Bardzo duża szybkość ataku, to oczywiście byłoby lepsze, z tym, że no, nawet taniej jest, to sobie to kupię mimo wszystko. Zamiast tego. I tak są oba takie same, tylko porównywałem po prostu ich wytrzymałość, jaka pozostała. Bo przedmioty trzeba to naprawiać, oczywiście, nie? Obrona 5, obrona 3. Rękawiczki, tak? Szukałem. O, to są dobre. Odporność na ogień. Czas działania trucizny. Nie chcę. To co mi to daje? Plus 3 do energii, plus 3 do many. To będzie lepsze. Definitywnie? Definitywnie. To chyba max, na co mnie stać na obecną chwilę. No. Dobra. Następny przystanek. Kamienne pole. W następnym odcinku.